Będąc młodą lekarką, zaskoczył mnie raz w czasie usilnej pracy nad sprawozdawczością pacjent o wyglądzie dociekliwym i wieku plus minus średnim. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, co panu dolega? Przyniosłem właśnie pani doktor różę. Dzień dobry. Międzynarodowy Dzień Kobiet już mamy za sobą, więc niepotrzebnie się pan wydatkował. Dzień dobry. Dzień dobry. Ta róża to nie jest w ramach Dnia Kobiet, ale w ramach wizyty lekarskiej. W ramach wizyty lekarskiej zwyczaj każe zostawić kopertę okolicznościową na parapecie, względnie wsunąć ją do kieszonki kitla zawodowego, nie zważając na żywiołowe protesty. Załatwienie tego przy pomocy róży jest wykpieniem się. Ale ja mam różę na skórze. Ale sobie rymnąłem nieoczekiwanie o róży na skórze. Ach tak. Dalej jednak nie wiem, co pana do mnie sprowadza. Otóż właśnie wyjaśniam. Posiadam chorobę skórną róża. Wszystko się więc wyjaśniło. Z czegóż jej się pan nabawił? Przypuszczam, że z brudu. Ach, ileż to razy powtarzam społeczeństwu, że najważniejszą rzeczą jest higiena osobista, pościelowa, wyżywieniowa, płciowa oraz ręczna. Ale głos mój jest głosem wołającego o ścianę. Na puszczy. Słucham. Głos to na puszczy, a o ścianę to groch. Nie rozumiem. Mniejsza z tym, bo znowu nam się wszystko zagmatwa. Czy mam obnażyć schorzenie? Proszę bardzo. Piękny okaz róży, nieprawdaż? Rzeczywiście dorodny. Proszę się rozciągnąć na leżance, podłożywszy uprzednio prześcieradło zakaźne. A które jest zakaźne? To na spodzie. Mamy albowiem na składzie dwa. Jedno dla chorób wewnętrznych i nierozprzestrzeniających się. Drugie dla osobników zakaźnych. W ten sposób szeroko pojęta higiena daje odpór rozpowszechnianiu się zarażliwości. Rozumiem, ale nie za bardzo. Nie szkodzi. Przystępuję do palpacji. A nie umyje pani doktor przedtem rąk? No wie pan, ręce umyję po zbadaniu. Awaryjność wodociągów i niskość ciśnienia nie pozwala mi na szastanie wodą. No trudno, zdam się na mą dobrą gwiazdę. I słusznie. Róża była w istocie piękna gatunkowo, nieco złuszczona i obwałowana po brzegach. Chciałam ją obszczyknąć penicyliną. Ze względu jednak na brak wyżej wymieniony, zdałam się na wypróbowany środek w postaci nadmanganian potasu. Przemywszy nim schorzenie, zapudrowałam ją zasypką, przez co straciło swą wyrazistość. Już po wszystkim! Proszę mieć ufność w potęgę naszej wiedzy i w swój zdrowy organizm. Dziękuję pani doktor stukrotnie i pozwolę sobie wsunąć do kieszonki kopertę, nie zważając na żywiołowe protesty. Ach, skądże znowu? Niech się pan nie waży. Proszę mnie nie obrażać. A skoro tak, to żegnam. Pacjent wziął znienacka mą wypowiedź dosłownie i szybko opuścił przychodnię. Nie poddając się jednak detefyzmowi, podjęłam mą działalność na rubieży. 60 minut na godzinę.